Bez względu na to, czy jesteś rodzicem, menadżerem, trenerem, jeśli chcesz skutecznie motywować innych, najpierw wytrenuj dzikusa. Dzikus. Osobnik dla nas niezrozumiały, stąd nie przypisujemy mu ludzkich cech. To wymaga od nas większego wysiłku umysłowego, bo nie poddaje się manipulacji. Dzikus nie zna ludzkiego języka. Nie mogę na niego krzyknąć, ukarać, grozić mu czy przekupywać. Zaczynam myśleć kreatywnie. Kiedy coś idzie nie tak, nie obarczam go winą, nie nazywam głupkiem. Zamiast tego zaglądam w siebie, jak mogę zmienić swoje postępowanie, aby dostosować się do jego mapy świata. Emocjonalnie nie wiążę się z Dzikusem ani on ze mną. Motywacja staje się łatwiejsza. Dochodzę do wniosku, że właściwe zachowania muszę wzmacniać szybko. Każdy mój błąd odzwierciedla się na jego zachowaniu. Wyciągam wnioski, nie obawiając się, że popełnione błędy wpłyną na moją przyszłość. Poskramiając dzikusa, pozwolicie sobie na wielkie osobiste odkrycia, a komunikacja z ludźmi nie będzie stanowiła problemu.